Siemano Ludziska z tej strony Wojciech i witam Was w ciekawostkach. Taki, taka krótka seria filmów, w które, których będę Wam pokazywał jakąś jedną konkretną rzecz, o której mogliście nie wiedzieć, a może Wam pomóc w grze, w chwilę, e, czy może tak jak tutaj. E, Przykładowo, znajdźmy sobie jakiegoś zawodnika, który ma małą ilość kontraktów. Przykładowo może być to um, Felipe Santana, ma on tylko trzy kontrakty, a jak wiecie jest to najlepszy obrońca w grze, więc trzeba dać mu jakiś dobry kontrakt, prawda? E, co wam chcę pokazać, to jest to, że jak widzicie, um, kiedy daję kontrakt, e, widzicie, jest wartość karty 28, dlatego, że złoty świecący kontrakt złotemu zawodnikowi daje 28 e, meczów do rozegrania, jest modyfikator karty 7, czyli 38, znaczy 25%, czyli razem wartość wynosi 35% tego kontraktu. W jaki sposób coś takiego osiągnąć? Otóż, jak zapewne wiecie, w grze jest nieu menadżerowie. I działają oni w ten sposób, że podbijają zgranie naszego zespołu, jeżeli są w tej samej lidze lub mają tą samą narodowość, co konkretni zawodnicy, każdemu zawodnikowi są w stanie dać jeden zgranie. Dodatkowo, kiedy przywiniecie sobie, prawym, pra... kiedy sobie przywiniecie, to widzicie, że każdy z nich ma. może tutaj tego nie mogę pokazać najwyraźniej. Musicie sobie wejść w klub i wchodzimy w pracowników, nie, nie we wszystkich pracowników, tylko w menedżerów i tutaj jak się przewinie w bok, można zobaczyć, że mają negocjacje plus trzy, świecący, nie świecący negocjacje plus 1. No, i tutaj świecący mają ciacy plus jeden, tacy mają plus 3 znowu, bo to są z darmowych paczek. Świecący srebrni mają chyba plus 2, Także w ten sposób to działa. Negocjacje, czyli 3% do sumy. Czy wiecie, ja mam, czyli wszyscy moi menadżerowie razem mają 25%, czyli dostaję 25% więcej kontraktów. Maksimum, jakie można osiągnąć, i nie da się przekroczyć tej cyfry, tej liczby, jest to 50%, powyżej 50% już nie będziecie otrzymywać większego bonusu, bo zablokuje się ta wartość na 50%, no ale tak czy tak, to jest 14 kontraktów zaoszczędzonych, i faktycznie, tacy menadżerowie jak Joachim Lew, czy Manuel Pellegrini, czy Mourinho potrafią kosztować naprawdę duży hajs, bo kilka tysięcy. Natomiast uwierzcie mi, kupowanie takich menedżerów jak, nie wiem, Holman, Jol, mnóstwo jakichś takich nieświecących po 200-250 monet, naprawdę się opłaca, bo to zwraca się z nawiązką. Dlatego nie, jeżeli traficie w palce, nie sprzedawajcie tych menedżerów, tylko ich wysyłajcie. Wysyłajcie ich po prostu do siebie, do klubu. ten sam sposób działają pierwsi trenerzy, oni dają bonus do waszych Statystyk waszych zawodników pasywnie, że bramkarze to samo. trenerzy od kondycji zwiększają, e, znaczy oni chyba zmniejszają e, szybkość, z jaką, z jaką kondycja schodzi z waszych zawodników, z tego co się orientuje. Fizjoterapeuci zmniejszają szanse na, na zdobycie znaczy na, 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 na to, że kontuzja jakiś wasz zawodnik załapie. No ja do tego jakiejś większej wagi nie przykładam, natomiast najważniejsi są zdecydowanie menadżerowie i bardzo, bardzo polecam ich gromadzić. Dzięki temu możecie zaoszczędzić naprawdę dużo monet. Także dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobała się taka forma, jeżeli podobał się, przydał się filmik, to łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo na kanale. Na razie, cześć!